Cześć wszystkim, implanty część druga, przygotujcie się na długi wstęp. Pierwsze co chcę Wam powiedzieć, to chcę przeprosić za moją niewyraźną mowę, bo ja jestem dosłownie chwilę po zakończeniu leczenia. No i jeszcze się troszeczkę nie przyzwyczaiłam, a wiem, że na ten filmik naprawdę czekacie, pytacie nawet pod innymi filmikami, kiedy ten pojawi się na kanale. Ten czas, kiedy on się pojawia na kanale, nie był tak naprawdę zależny ode mnie, po prostu musiałam zakończyć leczenie. Choć jeszcze dwa czy trzy kroki przede mną, ale stwierdziłam, że to już jest ten moment, kiedy mogę coś powiedzieć. Zdaję sobie też sprawę, że większość z Was, którzy trafiacie tutaj na kanał, dobrze by było, jeżeli obejrzelibyście część pierwszą, bo wtedy jakby będziecie mieli takie szersze spojrzenie na całą sprawę. Także tak, na mail odpisywałam, pozytywny odbiór filmiku naprawdę bardzo mnie zaskoczył. Powiem też szczerze, że przez to, że on był taki duży i tak pozytywny, jestem mocno zestresowana nagrywając tą część drugą, bo wiem, że tutaj oglądalność może być też zdecydowanie większa, więc ten stres gdzieś we mnie jest, co pewnie da się wyczuć. Ale mam nadzieję, że bardzo sprawnie i spójnie pójdzie mi nagrywanie tego filmiku. Więc zaczynamy. Zaczynamy od tego, że tak naprawdę celem moim, jeżeli chodzi o nagrywanie tego filmiku, jest to, żeby przedstawić Wam tą sytuację ze strony pacjenta. Jak to wygląda, z czym się możemy, czego się możemy spodziewać. Wiadomo, że u każdego sytuacja może wyglądać troszeczkę inaczej, ale mam nadzieję, że tym filmikiem choć odrobinę przygotuję tych przyszłych pacjentów, bo to, co w naszych internetach jest dostępne, czego mi właśnie zabrakło, to tak jak ja szukałam, to były te filmiki takie mocno techniczne, prawda? Gdzie ta krew się lała, ja od razu sobie myślałam, o nigdy w życiu, to jest w ogóle nie dla mnie, to jest nie do przeżycia, nie do przejścia. Gdzieś wypowiedzi stomatologów, którzy naprawdę pewnie starają się przedstawić to jak najbardziej tak, żeby ten odbiór był dla nas zrozumiały. No jednak czasami myślę sobie, że to jednak jest ten język stomatologów dla nas nie do końca zrozumiały. I też tak myślę sobie, że który stomatolog na przykład, o dobra, obejrzę sobie, no ale który powie, że to jest taki hardcore i że mocno boli. No żaden się nie przyzna, prawda, bo sobie nie nałapie pacjentów na tego typu leczenie. Bądź też trafiałam na takie filmiki stricte reklamowe, gdzie widziałam takiego pacjenta zaraz po zabiegu, takiego wiecie, promiennego, uśmiechniętego, gdzie mówił: tak, ja już teraz mogę wrócić do pracy, czuję się świetnie, zabieg był bezbolesny i tyle. I tak naprawdę nie dowiadywałam się, nie znajdowałam tak tych informacji, których szczerze poszukiwałam, bo tak naprawdę no, człowiek w każdej sytuacji, kiedy spotyka się z czymś nowym, z jakąś nową sytuacją, nigdy nie jest alfą i omegą i nie wie, jak się zachować, jak postępować, czego może się spodziewać. Ja do tej pory pamiętam moje pierwsze korzystanie z parkometrów w Warszawie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz kupowałam hot doga, wiecie, zamawiałam w tej takiej maszynie, no musiałam delikatnie się skupić. Wiecie, jak coś się już wie, no to do tego podchodzi się tak automatycznie, a wszystkie te nowe sytuacje są dla nas takimi nowymi. I dlatego też z tej racji takiej naszej niewiedzy jesteśmy dodatkowo bardziej zestresowani. Więc ja Was troszeczkę tutaj uspokoję i trochę na to wszystko przygotuję. Mam nadzieję. Ale też kwestia ceny, bo ta pojawiała się naprawdę, naprawdę często. To były wręcz takie pytania: Bożena, ile? Ja Wam nie powiem, bo tak naprawdę u każdego leczenie wygląda indywidualnie, każdy ten zakres tego leczenia ma zupełnie inny, każdy trafi do innego stomatologa, więc tutaj operowanie kwotami byłoby totalnie po prostu nie na miejscu. Samo to właśnie, ile pracy mamy do zrobienia i na jaki materiał się decydujemy, bo tutaj możemy od jakiegoś metalu po złoto, więc ta cena no może być naprawdę w dużej rozpiętości, ale też musimy się przygotować, jeżeli chcemy się podjąć takiego leczenia implantologicznego, że te ceny małe nie będą, bo każdy, kto choć trochę interesuje się tematem, wie, że do tanich rzeczy to nie należy. Ale tak jak mówiłam w części pierwszej, jakby ten zdrowy, ładny uśmiech jest teraz podstawą i chyba nikt świadomie nie zdecydowałby się na funkcjonowanie czy też bez uzębienia albo z uzębieniem w bardzo kiepskim stanie. Także tyle, jeżeli chodzi o pieniądze. Teraz gabinet, w którym ja wykonywałam tą usługę, w których, no wiecie, z którego gabinetu po prostu ja korzystałam. Tutaj też takie zdziwienie mnie złapało konkretne, bo nawet dostałam jeden taki komentarz, że masz powiedzieć gdzie, musisz, a co to w ogóle, że nie mówisz, to jest totalnie od czapy. Ja wtedy tłumaczyłam, że
jakby tutaj do Was, no oglądacie mnie z różnych rejonów Polski, wiadomo, że trafiają się te osoby tutaj z naszych okolic i z Warszawy i może będą chciały skorzystać, ale nie chciałam, żeby też jakby mówić o kimś, kto może sobie tego po prostu nie życzyć, więc poczekałam, porozmawiałam z panem doktorem, bo tak naprawdę też mogłabym być posądzona o to, że reklamuję dany gabinet stomatologiczny i pewnie tą usługę miałam sporo taniej i teraz te filmiki to tak naprawdę powstają tylko i wyłącznie z racji reklamy. No powiem szczerze, aż taką celebrytką nie jestem i na pewno żadna firma produkująca pasty do zębów nie będzie chciała ze mną współpracować odnośnie past wybielających. Także absolutnie nie gabinet, do którego ja uczęszczałam, no jakby nie wymaga tego, żeby w ten sposób był reklamowany, ale zapytałam pana doktora i dopiero już jakby w końcowej fazie swojego leczenia poinformowałam go, że jestem youtuberką, że mam taki lifestyle'owy kanał z siostrą i czy mogłabym wspomnieć, bo są takie pytania, więc ja korzystałam z gabinetu, to jest Aesthetic Dent, to jest Tomasz Ratyński, to jest ulica Emilii Plater. Do tego gabinetu ja uczęszczałam i mam nadzieję, że teraz moja odpowiedź Was usatysfakcjonuje i też to dobrze i niedobrze wyszło, bo tak naprawdę w momencie, kiedy ja nagrywałam tamten filmik i tak nie bylibyście w stanie z usług gabinetu skorzystać, był po prostu zamknięty z powodu pandemii, więc jeżeli ktoś jest z okolic Warszawy, tudzież z samej Warszawy, no to ja ze szczerym sercem oczywiście polecam, ale nie chcę czytać komentarzy, że jest to filmik reklamowy, bo takim po prostu nie jest. Okej, więc o cenie powiedziałam, powiedziałam gdzie. No przechodzimy do tej części już totalnie technicznej, bo ten wstęp mam 6 minut. Więc tak, jak to wygląda z perspektywy takiego pacjenta, który wybiera się na przykład na wykonanie kilku koron, bo tak rozpoczęło się moje leczenie w Warszawie. Jeżeli chodzi o to tutaj w Sachaczewie, to tutaj ząbki usuwałam, tutaj ząbki przyleczałam kanałowo, czyli całe to przygotowanie do leczenia wykonałam sobie w Sachaczewie. Potem udałam się do Warszawy. I tak jak korony, no to też wszystko zależy od tego, ile tych koron będziecie mieli wykonywanych. Ja miałam kilka i na tą pierwszą wizytę, no byłam przygotowana tylko na tyle, że te ząbki zostaną mi spiłowane i założone będą mi takie ząbki tymczasowe. I tak naprawdę no, spodziewałam się tego, że ta wizyta nie będzie wyglądała jak bieganie po łące, po miękkiej, zroszonej trawce, gdzieś tam maki, prawda, gdzieś tam jakaś pszczółka sobie przylatuje. No nie, no nie, nie powiem, żeby to było takie przyjemne, bo u mnie trwało to chyba około 3 godzin, samo jakby spiłowanie tych ząbków. No co tu mogę Wam powiedzieć? No to jest takie no... 3 godziny zębów nie ma. Więc ja na ten moment skupiłam się po prostu na... Tutaj pomyślicie sobie, że jestem fanatyczką, ale podczas tej wizyty pamiętam, że skupiłam się na modlitwie, bo moja koleżanka, która miała bardzo skomplikowany zabieg stomatologiczny, ona miała duże problemy z jedynką, tam chodziło o jakieś przeszczep kości i tak dalej. Ja mówię, Boże, co Ty robiłaś w trakcie tego, jak oni Ci tam robili? Ona mówi, ja po prostu się modliłam. I to nie jest tak, że ta wizyta była na tyle hardkorowa i na tyle bolesna, bo tam nic nie bolało, tyle, że troszeczkę trwała i człowiek jednak w głowie miał zakodowane, co mu robią, więc ja się skupiłam na modlitwie, nie wiem, Wy możecie sobie wymyślić coś zupełnie innego. Było dużo wody, no takie odczucia, no powiem, momentami przy jednym wirkle to było takie, że miałam wrażenie, że pan doktor po prostu usiłuje mi gdzieś przewiercić się jednak do mózgu, ale bólu tak naprawdę nie było. Może to wrażenie nie należało do najprzyjemniejszych, ale rzeczywiście najgorsze chyba było to pierwsze kilka minut, czyli samo to, wiecie, jakby przycupnięcie na fotelu, znieczulenie, ale kiedy już zaczął, pomyślałam sobie, dobrze, teraz nie masz odwrotu, skup się na modlitwie, po prostu przetrwaj tą chwilę. Także tak to wygląda. Bólu nie ma i wszystko, o czym będę mówić, nie było związane z jakimkolwiek bólem. Jedyne, co było dla mnie takim dużym szokiem i co gdzieś wprawiło mnie w delikatne osłupienie, to tak jak Wam powiedziałam, te ząbki tymczasowe, prawda? Czyli taka imitacja, coś tam, wiecie, takie sklejone, tam zrobił wycisk, zaraz wycisk, przykleił i z takimi ząbkami przez kilka dni musisz chodzić, bo tam dziąsełka muszą się wygoić do momentu pobrania wycisku. I przyszedł moment zbijania tych ząbków tymczasowych, co dla mnie było, delikatnie powiedziawszy, no takim hardkorem, ten pierwszy raz, bo miałam to zbijane kilka razy, już za każdym kolejnym wiedziałam, z czym to się je, ale ten pierwszy raz to mówię sobie, o
kuźwa mać, co tu się wyprawia? Bo tak naprawdę pan doktor, nie wiem, pierwsze urządzenie, którego użył, to było takie, wiecie, przewiercił się, założył taki drucik odważniczek i tam jakimś młoteczkiem sobie to zbijał. Natomiast drugie to był taki haczyk, nie wiem, z takimi metalami, które tak u siebie mocno uderzały, to wiecie, takie na zasadzie zbijania tych zębów. Jeżeli chodzi tu o zęby przednie, no to pierwsze to wrażenie to jest takie, o kuźwa, no może to nie jest ból, ale uczucie jest totalnie nieprzyjemne. Chociaż rozmawiałam z moją znajomą, która też miała wykonywane korony przednie i mówi, też miałam to zbijane, mi Bożena, w ogóle dla mnie, daj spokój, dla mnie gorsze były wyciski. Na przykład tak jak ja, tych wycisków miałam tak dużo na początku, bardzo się ich bałam, że ten odruch wymiotny, że będę się gdzieś krztusić, dławić. Absolutnie nic takiego nie miało miejsca, jeżeli traficie do dobrego stomatologa i on wykonuje to sprawnie, wykonuje to dobrze. Zdarza się tak, bo słyszałam o takich sytuacjach, to też mnie zniechęcało do podejmowania tego leczenia. Pamiętam, kiedy spotkałam się z koleżanką, która miała robiony wycisk na te szyny, jeżeli chodzi o wybielanie ząbków. I ona powiedziała, o Boże, nigdy więcej krztusiłam się, dławiłam. Ja u swojego pana doktora miałam zrobionych, no nie wiem ile tych wycisków, dużą ilość i naprawdę wszystkie były do przeżycia. Więc u mnie takim pierwszym tym hardkorem, z którym ja się spotkałam, to było zbijanie tych zębów tymczasowych. Potem było nakładanie koron, już tych wykonanych, które możecie teraz podziwiać. Więc one nie były już jakby na samym początku wklejone tak na stałe. Tak, bo czekaliśmy na wykonanie implantów, żeby to potem wszystko ładnie ze sobą spasować, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Taka była sugestia pana doktora, a jakby ja tutaj zaufałam całkowicie, więc w ogóle nie dyskutowałam. Zdarzyło mi się, bo przez okres pandemii to wszystko mi się po prostu przesunęło. Przez to, że miałam no, masakryczny poziom witaminy D3, to wszystko u mnie no, uległo dużemu opóźnieniu. Więc z tymi wklejonymi tak na tymczasowo ząbkami sobie jakiś czas chodziłam i zdarzyło się coś takiego, że ta korona mi spadła. Ja pamiętam, że z pierwszą koroną, która mi spadła, to była taka po prostu panika. Ja dostałam troszeczkę cementu sobie do domu, żeby ją sobie samemu wkleić i tak możecie się teraz pobretać. Robiłam to, wklejałam sobie sama zęby, ale z pierwszą to po prostu szpulowałam do Warszawy. Doktorze, tutaj spadło, prawda? Co tutaj teraz trzeba wklejać? A później już z biegiem czasu radziłam sobie sama z tym w domu, także z tym problemu absolutnie nie ma. Więc dopiero wtedy, kiedy już jakby te implanty u mnie wylądowały, wtedy te korony zostały wklejone na stałe. I też muszę powiedzieć o tym, że ogromna radość, kiedy te nowe ząbki pojawiły się u mnie, kiedy mogłam się wreszcie uśmiechnąć i zobaczyć ten pięknie śnieżno-biały uśmiech z tymi dłuższymi jedynkami. Jak ktoś oczywiście w komentarzach mi napisał, że wyglądam jak królik Bugs, na co ja trochę wrednie odpowiedziałam, że dobrze, że nie jak świnka Peppa, ale zawsze gdzieś moim ogromnym marzeniem było mieć odrobinę dłuższe jedynki. Ale tak naprawdę pierwszy ten moment to był taki, kiedy te ząbki już na przykład są tutaj w mojej buzi i ja mówię, o mój Ty Boże, po prostu co ona wyprawił, no wrzucił mi po prostu do japy umywalkę jakąś porcelanową, ja sobie nie poradzę, jest mi niewygodnie, w ogóle śmiesznie mówiłam, nikt mnie nie mógł zrozumieć, pierwsze jedzenie to była katastrofa, było naprawdę kupa śmiechu, ale wystarczyło dosłownie tak jak pan doktor powiedział, około kilku dni i już jakby wszystko się przyzwyczaiło i no było po prostu normalnie. No i przyszedł moment implantacji. Bo jakby o to pytacie też najczęściej, jak to wygląda. Więc ja na zabieg implantacji jechałam totalnie spanikowana, totalnie po prostu zastrachana. Ja myślałam sobie, że tego po prostu nie przeżyję, nie dam rady. I muszę powiedzieć Wam, że zaraz po wykonaniu tego zabiegu się popłakałam. Ale nie dlatego, że bolało, że było nieprzyjemnie. Się popłakałam, na co pani tam się zapyta, dlaczego pani płacze. Ja tylko jej powiedziałam, że byłam taka głupia, że się bałam, że ja nie zrobiłam tego w ogóle wcześniej i że ten cały stres był kompletnie irracjonalny. Wiadomym też jest, że no, mogą wystąpić jakieś komplikacje z typu tam, nie wiem, jakieś przeszczepy kości. Jedną tą kość miałam chyba podnoszoną, bo się później zapytałam, co doktor robił, to mówił, że podnosił. Ale przed samym tym zabiegiem, kiedy już wylądowałam w gabinecie, tam też miałam dużo tych papierów do wypełnienia, do podpisania, wiadomo, no bo to już jest jakby taki sterylny zabieg, więc tam kilka tych podpisów trzeba złożyć. Ja o tyle miałam ten komfort, że trafiłam do gabinetu, gdzie było takie wewnątrzgabinetowe
ubezpieczenie, gdzie mogłam sobie te implanty ubezpieczyć. Tam z tego co pamiętam, to jeżeli na przykład pierwsza śruba by się nie przyjęła, druga byłaby wszczepiana w gratisie, a jeżeli to by się nie udało, to wtedy pieniążki za śrubę zostałyby zwracane. Także no, rewelacyjne rozwiązanie, bo jakby też jadąc na taki zabieg, licząc się z tym, na co się człowiek pisze i jakby myśląc o tym, ile jeszcze pieniędzy musi zapłacić, takie rozwiązanie jest czymś po prostu idealnym, więc ja nie wahałam się nawet sekundy, żeby te implanty sobie w ten sposób ubezpieczyć. I może teraz to jest odpowiedni moment tak naprawdę, bo ja nagrałam dla Was coś po wszczepieniu 4 implantów i teraz chyba to jest ten moment, żebyście to zobaczyli, jak wygląda pacjent po wszczepieniu 4 implantów. Okej, zdaję sobie sprawę z tego, jak wyglądam, ale to nie jest absolutnie adekwatne do tego, jak się czuję, bo chcę, żeby ten filmik był jak najbardziej rzetelny i pokazuje Wam się na drugi dzień po zabiegu wszczepienia 4 implantów, szczęka, 2 prawa, 2 lewa. Tak to u mnie właśnie wyglądało. Jestem spuchnięta, prawda, po lewej stronie zdecydowanie bardziej, co widzicie teraz na pewno bardzo dobrze, ale to tylko dlatego, że na tej stronie nie śpię. Tam są zalecenia, żeby spać na wznak i trzymać głowę wyżej, ale wierzcie mi, ja nie jestem w stanie się kontrolować podczas snu, więc pewnie nagrzałam i nagniotłam ten lewy policzek zdecydowanie bardziej i stąd to opuchnięcie. A mój wygląd to powiem tylko tyle, że ja sobie już dużo, dużo wcześniej zaplanowałam taki dzień totalnego lenistwa po implantach, bo stwierdziłam, że pewnie będę mega spuchnięta, będę miała jakieś zasinienia, no i będę tak źle się czuła, że sobie zrobiłam kilka dni wolnego po implantacji. Rzeczywiście wiadomo, jakie są tam zaostrzenia, czego robić nie wolno, ale ja dziś po prostu się totalnie relaksuję i chcę tylko na gorąco, bo też nie chcę za dużo gadać, bo tak naprawdę 2 dni po implantacji nie powinno się nadawać za dużo, więc tylko szybko Wam powiem, że zabieg był naprawdę dla mnie ok, porównując go z niektórymi leczeniami kanałowymi, z założeniem koron, z wypiłowaniem zębów przed korony, to głównie to, czy jakimś usuwaniem zębów, to był naprawdę najmniejszy hardcore, więc dla tych osób, które są spanikowane, tak jak ja jeszcze jakiś czas temu, mówię absolutnie nie macie się czego bać, bo te odczucia są zupełnie nie tak, jak czasami nie możemy sobie to wizualizować. Ja czasami bardziej cierpiałam przy zwykłym borowaniu. Może moment wkręcania śruby nie jest momentem, to nie boli, tylko jest takie rozpieranie, dziwne uczucie, nawet bym powiedziała z deka trochę śmieszne. Ale okej, więc jeżeli chodzi o dolegliwości bólowe, bo o tym też pewnie jak ja ten filmik będę nagrywać, jak już pewnie będę miała piękny, hollywoodzki, skończony uśmiech, więc wtedy mogę być już tak podjarana, że mogę nie pamiętać o takich drobnych szczegółach jak sam ból po zabiegu. Więc u mnie on był naprawdę znikomy. Ja po powrocie do domu, chyba dopiero po godzinie, gdzieś tam trochę ciągło, było takie dokuczliwe, zażyłam Nimesil i dziś już tej tabletki przeciwbólowej, znaczy ja akurat mam saszetki, ale nic nie musiałam brać, jest delikatnie punkt, gdzie troszeczkę czuję, ale to nie wymaga ode mnie zażycia tabletki przeciwbólowej, więc jest naprawdę rewelacyjnie. Mówię w miarę normalnie, no opuchnięta troszeczkę jestem, ale to i tak jest nic po tym, czego się spodziewała, bo moja koleżanka miała wszczepionego jednego implanta i się śmiała, że no będziesz pewnie silna i spuchnięta, bo ja byłam bardzo, ale wykonywała to innego stomatologa, nie wiem, może inny implant, może inna ręka, nie mam pojęcia, jak tutaj wyglądają te strony techniczne, czy to może mieć wpływ, czy nie, ale idę leżakować sobie dalej, oglądać filmy. W sumie należy mi się, bo stres był ogromny i tak naprawdę to, że dziś jestem taka trochę może nie nadwrażliwa, ale taka wiecie, jeszcze gdzieś to chyba wszystko to emocje, bo w żaden sposób nie ból, tylko te moje takie głupie nakręcanie się przed samym zabiegiem. No i muszę powiedzieć jeszcze jedną najważniejszą rzecz. Ciekawa jestem, jak będę już kręciła tą końcówkę filmiku dla Was, co powiem o papierosach, ale wiem, że powinno się 10 tam tydzień przed zabiegiem nie palić i tam jakiś czas po, najlepiej już w ogóle.
Natomiast ja jarałam faję i to w ilościach zastraszających. Przed dzień implantów wieczorem wypaliłam ostatniego, dokonałam zmięcenia paczki, wyrzuciłam do kosza i mówię, teraz już nie palę. I wczoraj nie paliłam, dziś jest godzina 15 po pierwszej. Jeszcze nie paliłam i tego będę się trzymać, bo wiem, że papierosy mogą spowodować odrzut implantu, więc trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że do fajek już nie wrócę. I to tyle. Idę leniuchować, a wysłuchajcie mnie dalej. To będzie moja wersja za kilka miesięcy pewnie. No i tak jak widzieliście, nie ma nic złego. Tak jak chyba mówiłam, czy nie mówiłam, bo ja tak naprawdę ten filmik gdzieś mam na innej karcie i nie mam okazji go teraz jakby sobie przypomnieć, bo to już było naprawdę dawno temu. Po samej implantacji to była tylko jedna tabletka przeciwbólowa, ale tak naprawdę nie była ona brana na takiej właśnie zasadzie. Pewnie o tym powiedziałam, że już, więc ja się mogłam totalnie wstrzymać. Rzeczywiście zalecenia po samej implantacji wyglądały tak, no żeby się nie chylać, żeby się nie przemęczać. Ja nie wiem, jak jest po wszczepieniu jednego implantu, ale przy czterech sztukach rzeczywiście tutaj lekarz zasugerował, że 2-3 dni tak trzeba na siebie delikatnie uważać, więc ja postanowiłam sobie po prostu zrobić te dni jako wolne i totalnie się wylęć taką nagrodę na to, że no zdecydowałam się na przejście czegoś takiego. Ale jeżeli chodzi już o same odczucia pacjenta podczas wszczepiania implantów, to teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że rzeczywiście dużo więcej przeszłam, jeżeli chodzi o usuwanie zębów, bo ja ząbki usuwałam. Zdarzyło się też tak, że gdzieś ząbka, pamiętam z trzema miałam taki problem, że usunęłam, gdzieś coś zostało w dziąśle, potem pantonogram, wyszło, że trzeba tam rozcinać. I to był hardcore, to było coś, czego powtarzać bym na pewno nie chciała. No gdybym musiała, to bym to po raz kolejny zrobiła, wiadomo. Ale rzeczywiście te dźwięki, które odchodziły, to wiecie, to wydłubywanie tych kości, to było coś, no, co tam targało, prawda, i jelita, i w ogóle w głowie robiło wielkie zamieszanie. Natomiast jeżeli chodzi o samo wszczepianie implantów, to jako pacjent to możecie się spodziewać jedynie takiego wibrowania. Dosłownie, zero bólu, tylko takie lekkie wibrowanie. Jest to, o ile mogę tak powiedzieć, zdecydowanie przyjemniejsze niż samo borowanie zęba, niż samo wyrywanie zęba, więc ten etap implantacji jest naprawdę czymś do przejścia. Pan doktor oczywiście usiadł ze mną i przed samym zabiegiem mówił: Pani Bożeno, to będzie chwila, zobaczy Pani, że przeżywała Pani gorsze rzeczy u stomatologa i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, czym on bardziej mi tak gadał, to ja bardziej się stresowałam. Mówię: Panie doktorze, dobrze, dobrze, już wszystko wiem, już chodźmy, już zróbmy to, po prostu to zróbmy i miejmy to za sobą. I rzeczywiście powinnam mu zaufać i powinnam wysłuchaj tego, co ma do powiedzenia, bo wszystko się absolutnie zgadzało, nie było tutaj żadnych problemów. Ja miałam te implanty wszczepiane na takiej zasadzie, że wiecie, rozcinane dziąsło, śruba w dziąsło, zaszywanie i pół roku tak sobie po prostu chodzimy. Wiem, że teraz w tej chwili też jest taka, wchodzi taka metoda, pewnie już jest jakiś czas, gdzie no, nie wymaga tego rozcinania, ale ja sama nie wiem, czy bym się na nią zdecydowała, ponieważ dla mnie, jako dla takiego laika, no pewniejsze było, kiedy to po prostu było przykryte i mogło sobie tam swobodnie w tą kość wrastać. A tutaj rzeczywiście, kiedy coś zostaje na zewnątrz, no jest to prawdopodobieństwo, że coś tam się dostanie, że coś się może zadziać, więc dla mnie zdecydowanie ta metoda, gdybym miała, bo jeszcze przede mną dwa implanty, powiem tak, chyba bym się nie zdecydowała na tą metodę, ale tego jeszcze dokładnie nie wiem. Na ten moment wiedziałam, że chcę to zrobić właśnie tak. Niektórzy też mówili, że decydują się na to, żeby poddać się narkozie na ten moment. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe, bo to rzeczywiście jest do przejścia i też nie ma sensu, no bezsensownie sobie obciążać organizmu. Więc tak, szczepienie implantów naprawdę bezbolesne. Wibrowanie, jedynie wkręcanie tych śrub daje takie odczucie, że ma się chęć pacnąć stomatologa po łapach i powiedzieć: no przestań już po prostu, nie wiem, zaraz tam się nie zmieści, weź mniejszą śrubkę. Ale bólu przy tym nie ma, odczucie jest śmieszne. Także tak, kolejny etap, no to tak jak powiedziałam, pół roku, tam są jakieś kontrole, prawda, prześwietlenia wykonywane, czy wszystko jest ok. Tutaj rzeczywiście dobry stomatolog przed samą implantacją powinien zasugerować Wam zrobienie kilku badań, w tym na pewno witaminy D3, no bo tutaj chodzi o kości.
Więc ten poziom powinien być zdecydowanie troszeczkę wyższy. No i przez te pół roku tak sobie po prostu czekamy. Później śruby są odsłaniane i nakręcane, te śrubki, z którymi chodzimy już na zewnątrz, około tygodnia do półtora, żeby to wszystko pięknie nam się wygoliło. Rzeczywiście po tej wizycie, która no była podobna coś jak implantacja, czyli zero bólu, no może troszeczkę tak nieprzyjemnie, bo wiecie, nawet no takie te wkręcanie, no jest takie to uczucie odrobinę dziwne. To też zależy jaką kto ma wytrzymałość na takie po prostu dziwne uczucie tam jak kręcą te śruby. Dla mnie to było naprawdę ok, ale rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o ból po wizycie, to rzeczywiście te dziąsła ja czułam no dużo taki, no, nie czułam się komfortowo, ale jest na to świetne rozwiązanie w postaci lodów, więc ja od razu po wizycie odwiedziłam nasz tutaj osiedlowy osiedlak i zakupiłam sobie dokładnie 20 sztuk bambino i zjadłam z tego 18. Trochę z łakomstwa, a trochę dlatego, żeby no, nastała taka delikatna ulga, bo też pamiętam, że po samej wizycie rzeczywiście znowu sobie wzięłam Nimesil, ale tylko tą jedną saszetkę, nie musiałam tego powtarzać, ale gdzieś tutaj na zewnątrz czułam taki delikatny dyskomfort i tutaj te zimne lody no, dodawały takiej kompletnej ulgi, takiego wiecie, o jak mi dobrze, nie? Więc tutaj, jeżeli ktoś nie chce, nie wiem, obżerać się lodami, to może sobie na przykład zaserwować coś po prostu zimnego, czy też, no nie wiem, okłady to raczej zewnętrzne, nie, po implantach to jest tak, że trzeba się tym lodem rzeczywiście długo, długo obkładać, żeby no nie wyszło to zasinienie. Ja Wam też mówiłam chyba w części pierwszej, że moja koleżanka wszczepiała sobie jednego implanta w Sochaczewie i była jak po prostu spuchnięta, bania, siniaki. U mnie, jak widzieliście, po samej implantacji czegoś takiego nie było. Po tych śrubkach na zewnątrz też niczego takiego nie odczuwałam, ale dobrze było sobie przyłożyć tam coś zimnego. Można też sobie na przykład, może można, nie wiem, przypłukiwać po prostu czymś zimnym. No ja to rozwiązałam, 18 sztuk, jeszcze te dwie sztuki bambino są, więc tak naprawdę, o kurczę, przypomniałam sobie, chyba zaraz sobie po filmiku zjem te bambino, uwielbiam. Dobrze, więc tak, kolejny etap to są wyciski. Tutaj ten wycisk no, trwa troszeczkę dłużej, ale tak jak mówię, to zależy wszystko od stomatologa, u mnie to było naprawdę rewelacyjnie, czyli odkręcają te śrubki tymczasowe. Lekarz tutaj uprzedził, że ten posmak, zapach może być odrobinę nieprzyjemny, bo jednak chodzimy z tym tydzień, nie jesteśmy tam w stanie nawet irygatorium, ja tam nie kombinowałam, więc tutaj się delikatnie na to przygotujcie. Pan doktor powiedział, że to jest absolutnie normalne i proszę się tym nie krępować, choć dla mnie taka sytuacja to jest tak, ja mówię, o kuźwa, co to w ogóle, więc chwila takiego, przepukujemy sobie jamę ustną, robi nam ten wycisk, tam wkręca jakieś śrubki, wiecie, przypasowywuje, nie wiem co tam się wyprawia, ufam doktorowi, więc taki wycisk, no tylko na tyle trzeba się przygotować, że może trwać zdecydowanie dłużej, ale dla mnie bez problemu. No i kolejny etap to już jest montowanie implantów. Powiem tak, trochę ma się wrażenie, że stomatolog zamienia się w takiego mechanika samochodowego z takimi mini śrubkami, kręci i dokręca i tam wiecie, po prostu, nie wiem, ja już chciałam jakby w drugim ręku trzymać WD-40, żeby mu tam psikać, żeby tam wszystko dobrze wyszło. No i nakładanie koron na implanty, wklejanie, więc tutaj też ma się wrażenie, że doktor chce po prostu na koniec leczenia. Ja mówię, nie dość, że tyle kasy nie marudziłam, a na koniec i tak on chyba chce po prostu urwać mi głowę, bo tam wiecie, dociska, mamy wrażenie, że no, no hola, hola, już bardziej nie da rady. No ale rzeczywiście tutaj musi się postarać. U mnie zdarzyło się tak, że jeszcze niestety korony będę miała na sekundkę ściągane, bo coś tam przy nich trzeba zrobić. Ale to chyba robi na plus, że trafiłam na takiego perfekcjonistę, który chce jakby, żeby to wszystko wyglądało idealnie, żebym ja się z tym czuła idealnie. Rzeczywiście, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o moje leczenie, gdzie miałam z przodu wykonywane korony, z tyłu implantacje, to zdecydowanie gorzej mi było przetrwać te założenie samych koron przednich, że ja mówiłam bardzo niewyraźnie. No przez te dwa dni to rzeczywiście do tego jedzenia to tak mówiłam sobie, oj, problemy techniczne, coś tam miękkiego, delikatnie. Natomiast jeżeli chodzi już o samo zamontowanie tych koron już na tych implantach, to zdarza mi się gdzieś tam nieładnie zafefluncić, po prostu powiedzieć coś totalnie niewyraźnie. Ale nie jest źle. Do jedzenia też się tam w jakiś sposób próbuję przyzwyczaić.
Sam pan doktor powiedział, że rzeczywiście przeszłam no, sporą drogę tutaj w tym leczeniu. Miałam ku temu swoje powody. Ja wiem, że niektórzy mogą wytykać mi to, że mam nie swoje zęby. Mogę odpowiedzieć na to tylko tyle, moje, bo za nie zapłaciłam. Spotkałam się rzeczywiście z takim odbiorem różnym, bo każdy mówi, o Bożena, wyglądasz rewelacyjnie, ale też z takimi opiniami, że o, za białe, za duże, za takie. Ja myślę sobie, że to tak jest jak ze wszystkim innym, co dotyczy tylko nas. Jeżeli ja komukolwiek nie narzucam, że masz sobie zrobić tak czy tak, to czemu ktoś musi jakby próbować mi narzucić swoje zdanie. Mam taką znajomą, która też sobie robiła korony i robiła sobie tak, no nie do końca mi się one podobają, bo tak naprawdę jeżeli mamy tą możliwość wyboru, ja nie mówię, żeby to już iść totalną przesadę na zasadzie, jak niektórzy mówią o Krzysztofie i piszą, ale jeżeli on sam z takimi zębami czuje się rewelacyjnie, to czemuż by nie tak? Naprawdę mamy tą możliwość wyboru, róbmy sobie tak, żebyśmy sami z tym czuli się dobrze. Ja mam dłuższe jedynki, tak jak o tym marzyłam, ja ze swoimi zębami czuję się rewelacyjnie. Jestem dumna z siebie, że podjęłam się takiego leczenia, że w ogóle się na to zdecydowałam, że to wszystko tak przetrwałam i też chcę, by na końcu tego filmiku, bo też nie chcę, żeby on był za długi, chcę Wam powiedzieć naprawdę, uwierzcie mi, że sama implantacja czy wykonywanie koron jest zabiegiem naprawdę bezbolesnym. Rzeczywiście wiąże się z tym duży stres, ale tak naprawdę ta satysfakcja, która, no jest ten piękny uśmiech na koniec, no kurczę, to jest takie może głupie porównanie, ale trochę jak z porodem, prawda? Kobiety się tego boją, decydują się na poród, potem biorą na ręce dziecko, jakby cała ta, ten stres i to wszystko związane z samym porodem gdzieś tam delikatnie znika. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mogą wyniknąć jakieś komplikacje, że sytuacja u kogoś może wyglądać tak drastycznie, że będzie musiał zdecydować się na dużo bardziej skomplikowane leczenie niż moje, bo takie przypadki również są, ja tutaj mam na przykładzie swoją koleżankę, która z tą jedynką walczyła od lat i rzeczywiście nawet szczepienie implanta było u niej dużo bardziej skomplikowane niż u mnie, ale no tak jak powie Wam to każdy, tutaj nie odkryje nic nowego, że ten uśmiech jest gdzieś naszą wizytówką i w każdej sytuacji życiowej, jeżeli zobaczymy osobę, która no, tych zębów nie ma, czy ma je w złym stanie, czy one naprawdę wyglądają no, tak, no wiecie, po prostu źle, to też no, będziemy mieli do niego to takie troszeczkę inne podejście, bo to, jaki stan naszego uzębienia, to zależy tylko i wyłącznie od nas tak naprawdę, bo tym bardziej mamy teraz takie czasy, że tych możliwości jest naprawdę dużo i gdzieś każdy może dostosować się i do sposobu leczenia, i do finansów, które są związane z tym leczeniem. Także pozytywnie Wam powiem, naprawdę warto i nie zwlekajcie, bo będziecie tylko później żałować, że zwlekaliście, że się baliście. A tak naprawdę radość już z samego Waszego uśmiechu będzie czymś, co no, zrekompensuje i te poniesione finanse na to, bo tak jak niektórzy mówią, też z taką opinią się spotkałam z moją znajomą, co Ty tyle pieniędzy zwariujesz, ja bym w życiu tyle nie dała. Więc tak naprawdę co ja miałam sobie kupić samochód, nie wiem, czy coś tam innego, na co miałabym fanaberię wydać na przykład taką kwotę i nadal nie móc się szeroko uśmiechać i nadal mieć ten kompleks w sobie i nadal nie być osobą szczęśliwą, bo tak jak mówiłam tutaj w części pierwszej, będę to powtarzała i to powiedziałam też lekarzowi, bo jakby po samym tym już jakby po wszystkim, to który mówi, no i jak? Znaczy ja nie chciałam tam w gabinecie bardzo płakać, ale też chciałam to tak jakby przeżyć sama ze sobą, że tylko chyba tyle mu powiedziałam, że te momenty, kiedy właśnie gdzieś tam coś się w życiu udawało, czy coś się w życiu wychodziło fajnie, radość z tego nie była pełna i teraz myślę sobie, że będzie, że ja już po prostu, ja wiem, że mogę narzekać na wyćwiczoną sylwetkę, że nie mam tyle włosów, co bym chciała, ale jednak zęby to jest po prostu podstawa i ja wreszcie mogę w pełni cieszyć się ze swoich sukcesów, czego Wam ogromnie życzę i naprawdę z głębokiego, szczerego serca Wam powiem. No nie podejrzewałam się o to, że się delikatnie rozkleję, wybaczcie, ale jest to temat dla mnie no, bardzo świeży. Ja po prostu ogromnie cieszę się, że już no, praktycznie jestem po. I powiem tylko tyle na sam koniec tego filmiku, bo też nie chcę zbędnie przedłużać. Renata zadała mi bardzo mądre pytanie. Czy zdecydowałabyś się na to po raz kolejny? Wydałabyś te pieniądze i wszystko to przeszłabyś od początku do końca po raz kolejny? Bez wahania powiedziała mi, że tak.
I naprawdę mocno za Was trzymam kciuki, za te osoby, które to leczenie mają przed sobą. I mogę Wam tylko powiedzieć, to naprawdę nie boli, nie stresujcie się. Ważne, żebyście znaleźli tylko odpowiednią osobę. Na tym etapie poszukiwań jakby nie przyspieszajcie tego wszystkiego. To po prostu trzeba poczuć, trzeba gdzieś zrozumieć, że to jest gabinet, gdzie chcecie sobie to po prostu leczenie rozpocząć i je w nim wykonać. Także trzymam za Was ogromnie kciuki i mam nadzieję, już niedługo będę potrafiła do Was się szeroko i pięknie uśmiechać. Na ten moment gdzieś, tak jak powiedział Pan doktor, gdzieś ta rehabilitacja uśmiechu jest czymś, nad czym ja po prostu muszę mocno pracować, bo do tej pory nie potrafiłam się tak uśmiechać, ale teraz już zaczynam, także nie chcę tego robić teraz sztucznie, na zasadzie ukrytej prawdy, więc za jakiś czas, moi drodzy, za jakiś czas trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny. Także co? Kciukujcie, subskrybujcie, powiecie, że będzie nam ogromnie miło. Do następnego. Pa!